Witajcie w kolejnym filmie. Ja jestem Asia i pamiętajcie, oglądacie kanał Polki mieszkającej w Turcji. Dzisiaj mam dla Was vloga. Jedziemy nad morze, jedziemy sobie tam zjeść śniadanie. Z racji tego, że Serhat ma kilka dni wolnego i jakoś tak właśnie, wiecie, wstaliśmy w miarę wcześniej. Jedziemy sobie właśnie na taką małą wycieczkę nad morze, żeby trochę uciec od tego upału. Mamy kawałek, także jesteśmy już właśnie w drodze, jest godzina coś trochę po 11 i zabieramy Was z nami, także pokażę Wam trochę właśnie widoków. Czekajcie i jedziemy. Że dawno nie jadłam tak dobrego śniadania. Już nawet nie powiem, że jestem pełna, bo się najadłam za śniadanie, za obiad i za kolację. I powiem Wam, że jest tak fajnie, wiecznie, nie tak gorąco jak u nas w domu. Także teraz trzeba iść na spacer, bo się objedliśmy strasznie. Tak jak widzieliście, jedzenia było wystarczająco. I takie śniadanie kosztowało 200 lir, to na przeliczenie plus minus 50 zł, także czy dużo, czy niedużo, to sami sobie ocencie, ale było naprawdę pyszne, bo mówiłam nawet Serhatowi, że dawno nie jadłam tak dobrego śniadania na mieście, także 5 na 5 punktów dla tego miejsca i cały czas mi spada kapelusz, ale jest naprawdę bardzo wielki. I nas opryskała woda z morza, także już wszystko jest chyba zaliczone na dzisiaj. Powiem Wam, że fajnie tak czasami, nie wiem w ogóle czy mnie słyszycie, ale powiem Wam, że fajnie tak czasami oderwać się i gdzieś właśnie pojechać. To miejsce, w którym jesteśmy, jest 40 km? 40 km? Yes. 40 km od nas, ale rzadko przyjeżdżamy, bo wiecie, zawsze jest jakaś wymówka, a to paliwo, a to za gorąco, a to coś, a dzisiaj się zmobilizowaliśmy i przyjechaliśmy, powiem Wam, że taka fajna ucieczka od tej betonozy, od bloku, można posiedzieć, posłuchać szumu fal. Co? I napić się na przykład kawy, czy zjeść śniadanie właśnie, także naprawdę jest bardzo fajnie, taka ostatnie dni, ostatnie tygodnie przed jakby we dwójkę, później już będzie nas trójka, chociaż Serhat mówi, że już się nie może doczekać, aż będziemy we trójkę przyjeżdżać, także wróciliśmy do domu. Powiem Wam, że chyba 3,5 godziny zleciały, no jak z bicza strzelił tak naprawdę, ale zaczęło się tam też robić gorąco i tłoczno, więc uznaliśmy, że wracamy do domu. Jestem po prysznicu, bo powiem Wam, że w ciągu dnia potrafię wziąć 2, 3, nawet 4 razy prysznic, z racji tego, że jest po prostu tak gorąco, wentylator nic nie daje, no my klimy niestety nie mamy. Siedzę teraz, zastanawiam się, co zrobić na obiad, ale idąc tym tropem, że nie gotowałam, jakby nie przygotowywaliśmy śniadania, no to obiadu, kolacji też nie chcę przygotowywać, więc pewnie pójdę do sklepu, coś kupię gotowego. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo było fajnie. Mam nadzieję, że na tych przebitkach właśnie zobaczyliście dużo. No i co?
Właśnie zastanawiam się, tak jak mówię, co zrobię na obiad. Serhat sobie pracuje, bo mimo to, że ma wolne z pracy, to jednak coś sobie tam, wiecie, dłubie w kabelkach, w komputerze i tak dalej. Niech sobie siedzi. Ja też, jak to się mówi, mam spokój. Odpocznę sobie trochę i później właśnie pójdę na spacer i po drodze zajdę do sklepu. Mam, że ja tak nie lubię chodzić do sklepu w Turcji mieszkając. I tu już nawet nie chodzi, wiecie, o to, że ceny się zmieniają, bo jakby oczywiście jest inflacja i ceny się zmieniają i tak dalej. Ale w Turcji ceny zmieniają się dosłownie z dnia na dzień i kupicie coś jakby wczoraj i wiecie, że jutro cena może być inna. I wiecie, ja tutaj nie mówię, że my nie mamy czy coś, no bo kupujemy zawsze to samo i jakby nie musimy z niczego rezygnować. Ale kiedy byłam w sklepie? Tydzień temu chyba i kupowałam Serhatowi kolę. Litr 25 coli u nas w sklepie kosztował 10,50. A dzisiaj poszłam i litr 25 coli kosztuje 12,65. Czyli w ciągu tygodnia cena zmieniła się o ponad 2 liry. I wiecie, niby nic, ale tu 2 liry, tam 2 liry i nagle robi się, wiecie, 10 lir, 20, 30 i tak dalej, ale mam mantę, także będziemy zaraz robić w domu pierogi. Ja zawsze na nie mówię tureckie pierogi i spotkałam się też z takim określeniem, ale one po turecku nazywam się manty i je się je z jogurtem i z sosem pomidorowym, przynajmniej my tak jemy. Obstawiam, że w innych regionach Turcji je się inaczej, ale my jemy tak. Także idę do domu przygotować wszystko i pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Manty, jak możecie zobaczyć, my kupujemy w takim pudełku i tutaj akurat mamy 350 gram i to jest, to opakowanie starczy nam jakby dla nas obojga i 7 najadamy, więc albo to są dwie porcje, albo jedna porcja dla bardzo głodnej osoby i zasada jest taka sama jak z pierogami, czekamy, aż one wypłyną po prostu do góry i jak możecie zobaczyć, one są bardzo, bardzo malutkie, więc to jest coś, czego ja nigdy nie podejmę się jakby roboty, bo bardzo bym się denerwowała i te manty są z mięsem i jeszcze sobie przygotuję tylko jogurt i sos pomidorowy i pokażę Wam właśnie na talerzu, jak to wygląda gotowe. Widzicie, manty się właśnie tak prezentują, my jeszcze jemy właśnie z sałatą. Serhat ma kolę, ja wodę, bo niestety mam zgagę, więc nie ci z coli, nie ci z jakichś zimnych, gazowanych rzeczy. I tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy właśnie jogurt z miętą i na górze mamy właśnie sos pomidorowy, jeszcze tutaj trochę jakby tłuszczyku i idealnie do okazji oglądamy sobie MasterChefa, także my się zabieramy za jedzenie, a Wam pozostaje mi życzyć smacznego, jak będziecie mieli opcję kupić manty albo je właśnie przygotować. Tak jak mówię, ja się za to nie zabiorę, to na pewno spróbujcie, bo jest warto. Odzywam się do Was już kolejnego dnia, bo powiem szczerze, że wczoraj po jedzeniu tak mi jakoś zmogło, że po prostu leżałam, jakiś tam film sobie oglądałam i później już typowo zapomniałam o tym, żeby coś tutaj do Was pogadać. Także jest już następny dzień, przyszłam sobie pozbierać pranie z suszarki. Jak widzicie, jestem oczywiście po prysznicu, bo to jest standard, codziennie jak wstaję, po śniadaniu, tam po ogarnięciu, wiecie, idę sobie wziąć prysznic, także jak możecie zobaczyć, oczywiście gorąco, na balkonie parzą stopy, a ja właśnie stoję, jakby rozmawiam do Was i pozwalam temu balkonowi te stopy mi parzyć, także odzywam się do Was. Żeby po prostu jakoś zakończyć ten filmik, żeby, wiecie, nie zostawić tego tak urwanego. Mam nadzieję, że taki krótki wypad nad morze Wam się podobał. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy lubicie takie wyjazdowe filmiki. Tak jak zawsze mówię, zostawiajcie komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Mi to oczywiście, wiecie, jakby daje kopa do działania. No a od Was mam taki znak, że Wam się jednak podoba. Także trzymajcie się ciepło, dużo pijcie, bo wiem, że w Polsce też teraz jest bardzo gorąco i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale.